To jest ta chwila, to jest ten moment. 9 grudnia 2023. Stacja narciarsko Soszów, Wisła, Jawornik. A więc ostatnie poprawki. I zaczniemy. Zaczniemy przygodę z sezonem narciarskim 2023-2024. Oby ten sezon był udany, nie taki jak poprzednik, i aby się wszystko udało, to co mamy zaplanowane. O, ta sosnowiecka rejestracja. Nie na pobocie. No i cóż, tej pięknej zimowej scenerii zaczynamy. Mogliśmy już zacząć tydzień wcześniej, ale stacje narciarskie nie chodziły. Pierwsza szósy przed nami. Nie wiem, ile teraz jest czynne. Nie wiem w ogóle, jak to tu wszystko wygląda. Jest klub. No, dzisiaj taki ekstremalnych rajdów nie wyjdzie, bo wiemy, że nogi trzeba przyzwyczaić, bo od marca martw nie było. A więc dzisiaj akceleracyjnie wolno dla rozruchu. Jak widzicie, jeszcze nie ma nikogo za bardzo, ale już moramy. Jeszcze nie wszystko działa. Dobry, na 4 godziny poproszę. Dziękuję. A więc karnet doładowany. To zaczynamy. Piękna zimowa sceneria. A jeszcze trzeba załączyć aplikację, ale to na wierchu. No więc widzimy się na wierchu. No to już jest na górze. Idę
pierwszy zjazd pierwszego. Tego się nie zapomnij. Jak wrażenia po pierwszym zjeździe? Bardzo dobre wrażenia. Szkoda, że tylko jedna trasa jest otwarta. Słuchajcie, dzisiaj tego nie widać. Testuję nowe galoty. Firma WZ. Ja rękawice też mam od nich. A i za niedługo pewnie też w ciągu tego sezonu pojawi się nowa jakla. Bo ta już by też wymagała przejścia na pędzyje. Wczoraj żech te galoty dostał na testy, więc zobaczymy, jak się będą spisywały. Na razie nieźle. Ja wiem, że conikierzy, jak dostają coś na testy, to chwolą mnie miłosiernie, a jeśli są jakieś wady, no to 2-3 tak powiedzmy, tak krótko, żeby było to niezauważalne. Jo, nie ma taki, jo, wytknę wszystko, każdym. Zresztą, kto mnie ogląda, to wie, o co chodzi.
Słuchajcie, kesze się też pojawiły. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wieje. Ale to na koniec. Pojedynek jest tutaj na Suszowie podobno. A teraz zajmujemy się tą przyjemnością, tym, co tej zimy jest najładniejsze, najfajniejsze. Niestety te piękne krajobrazy mają się skończyć już od jutra i obawiam się, że będzie powtórka z tego, co było rok temu, czyli na początku grudnia zima, śnieg, a potem już dupa, że tak się wyrażę. Oby tak nie było. Dobra, nie gadamy. Jo, będę szusował, będę jeździł, nie będę wam pokazywać za każdym razem tej samej trasy. Tutaj jeszcze widać przygotowania w trakcie, niestety armaty wyłączone, no bo się ma ocieplać. Sorry, taki mamy klimat. Ależ wieje. Wlozłech do Czech. Strzelma tutaj płynie.
A tam jest stok. Wieje u góry, trochę się mi zima zrobiło, ale mamy pół metek z kilajz dzisiejszej. Skilajzowani. Jest dość bez zima. Tam mamy schronisko na Suszowie. Szumie racja. Oglądam powierzchni za odzieżą narciarską, za luntami na narcy. Teraz winał będzie jaka. I są tutaj niedaleko sklepy. Chyba się do nich przejada. Pamięta. G12. A rezultaty tego poznacie ewentualnie na następnym filmie. Dzisiaj już z godą przymknie się i do zobaczenia.